Dziś w Studiu Wszechnicy gościmy profesor Mary Krawczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Dziś rozmawiać będziemy o Marii Skłodowskiej-Curie w 150. rocznicę jej urodzin. Maria Skłodowska urodzona w Warszawie jest jedyną kobietą na świecie podwójną noblistką. Jest jedyną kobietą, która została pochowana we francuskim panteonie za swoje zasługi. I o jej prywatnym życiu można dowiedzieć się wiele, między innymi z filmu, który obecnie jest w kinach, Maria Skłodowska-Curie. Biografię swojej mamy napisała jedna z córek Marii. Do dziś żyją potomkowie Marii, między innymi jej wnuczka, także naukowiec, która działalność swojej babci promuje. Ja zaś chciałabym zapytać o odkrycia naukowe Marii Skłodowskiej-Curie, trochę z drugiej strony. Mianowicie, jak jej działalność ta naukowa, jak na tamte czasy Maria dokonała niezwykłych odkryć. Jak te odkrycia przełożyły się na naukę, jakie mają znaczenie dla nauki, ale także czy mają jakieś znaczenie dla naszego codziennego, dzisiejszego życia? Spróbuję odpowiedzieć, przynajmniej częściowo. Ja muszę powiedzieć, jak przyglądałam się ostatnio właśnie momentowi w historii fizyki, nauki, w którym Maria pojawiła się jako naukowiec, to rzeczywiście trudno o lepszy moment. Jest koniec wieku XIX, mniej więcej 1895, także jeszcze 5 lat do nowego stulecia. I według wielu wybitnych naukowców świat nie ma już tajemnic. Właściwie wszystko wiemy. Jest tuż przed nowym stuleciem. Czyli 95 rok można spotkać takie analizy pogłębione, szerokie, że właściwie to świat nie ma tajemnic. I przychodzi następny rok, 96. I pojawiają się promienie X, czyli coś takiego zagadkowego, prawda? Już to określenie właśnie, że X. Pojawiają się promienie X jako wynik pewnych obserwacji w doświadczeniu. Promieniowanie rentgenowskie. Przedtem już były znane różne takie zjawiska, które też nosiły nazwę promieni katodowych w jakichś urządzeniach. Widać było, że jakiś jest efekt właśnie wysyłania emisji jakichś promieniowania cząstek. Nie używano tych określeń, ale tak zwane promieniowanie katodowe, no to było już obserwowane. Dość szybko widać było, że tam w tym muszą uczestniczyć jakieś ładunki elektryczne, bo to się odchylały te ślady, tory w polu magnetycznym. I tempo, muszę powiedzieć, tych odkryć jest niesłychane. No, to jest rentgen oczywiście, który zauważa, że właśnie w pobliżu takiego urządzenia, w których przepuszczany jest, to była rura Kroksa, w każdym razie przepuszczane są te promieniowanie katodowe, jak najbardziej, promienie katodowe, ale to urządzenie jest osłonięte, tylko obok leży jakaś taka, powiedzmy, czuły papier, czuły, no powiedzmy nawet na światło. Tylko, że to całe urządzenie jest osłonięte, ale on obserwuje, że tam coś się dzieje, że w momencie włączania tego urządzenia tam pojawia się jakieś zaczernienie. Więc wygląda na światło, ale światło nie może być, bo to osłona blokuje. No i promienie X, promienie rentgena, potem one są badane. I to też w niesłychanym tempie, dość szybko widać, jakie one mają własności, przenikalność itd., itd. I dość szybko też się, znaczy stawiane są pytania w ogóle o naturę tego promieniowania. Włączane są to nawet fale grawitacyjne, choć nawet byłam zdziwiona tym określeniem fale grawitacyjne, bo Einstein jeszcze ich nie rozważa w swoich pracach. Ale w każdym razie, że być może to jest związane z jakąś, z grawitacją, z oddziaływaniem i to coś takiego tutaj jest z tego źródłem. To dość szybko zostało, nawet zresztą, znaczy to był dość rozpowszechniony pogląd. Ale to dość szybko się okazało, że jednak wygląda na to, że to promienie X to tak naprawdę jest coś w rodzaju, znaczy to jest taki specjalny obszar widma elektromagnetycznego, a więc
zasadzie nic tajemniczego, tylko że o takich dość dużych częstościach, więc mają takie właśnie dość dużą przenikliwość i tak dalej. I jest następny rok, kiedy pojawia się następny typ promieniowania, które było nazywane początkowo, związane było z substancjami zawierającymi uran i początkowo nazywano to promieniowaniem uranowym. No bo jak człowiek nie wie, co to jest, to musi wprowadzić jakieś nazwy, żeby to odróżnić od czegoś, co już się pojawiło i powiedzmy, że już, jak mówię, to wszystko się dzieje bardzo, bardzo szybko. I już mniej więcej jakieś własności są już określone. No i pojawia się Becquerel, który z kolei właśnie obserwuje coś bardzo dziwnego, bo też chciałby jakby te, właściwie to zainteresowanie jest głównie wokół promieni X. I no jest taka koncepcja, hipoteza, że być może to nie jest nic specjalnego, tylko jakaś tam efekty fluorescencyjne, czyli absorbowanie i potem wysyłanie jakiegoś promieniowania. W każdym razie chodzi o to, że w którymś momencie Becquerel włożył do szuflady kawałek substancji właśnie zawierającej uran i kliszy fotograficznej. I nagle się okazało, że to nie może być nic takiego jak fluorescencja, czyli absorbowanie światła, powiedzmy słonecznego, a potem emitowanie jakiegoś nowego typu. Tylko, że tak naprawdę w tej szufladzie, ponieważ pogoda była bardzo zła i on nie mógł naświetlać to słońcem, tylko po prostu w tej szufladzie doszło do zaczernienia kliszy bez żadnego udziału słońca. I pojawiły się właśnie te promieniowania uranowe, związane na ogół z uranem. No ale co to jest? Ale to był przypadek. To był absolutny przypadek, ale wiązał się z potrzebą dalszego badania promieniowania rentgena, tyle tylko, że pogody nie było dobrej, a chodziło o hipotezę właśnie taką, że być może to jest jednak absorbowanie światła, które potem jest zwracane jakoś. No więc pojawia się właśnie to promieniowanie. Ale pojawia się w tym czasie też bardzo dużo różnych innych idei, najzupełniej, znaczy dziwacznych kompletnie. Oczywiście w tym wszystkim próbują ludzie zobaczyć jakąś istotę, co jest ważne, co nie jest ważne. Pojawiają się kompletnie błędne interpretacje i w ogóle jakieś wyszukane historie i tak naprawdę ludzie specjalnie się nie interesują, chociaż ja tak mówię, jakby to się działo w ogóle latami, a to wszystko są miesiące. W zasadzie przestają się interesować tymi uranowymi promieniowaniami. Rentgen jest zainteresowany, to jest konkret, tym się ludzie interesują. I pojawia się Maria w tym czasie ze swoją pracą dyplomową. Jest rok, jeżeli dobrze pamiętam, 1897. I ona dyplom robi z hartowanej stali. I oczywiście pytanie było, co ona dalej zrobi, bo po tym dyplomie. I ona szuka pomysłu na pracę doktorską. I jak można było podsumować, że właściwie te wszystkie inne promieniowania, poza tym promieniowaniem rentgenowskim, można było też również to promieniowanie jądrowe, przepraszam, uranowe, przestaje być interesujące, ludzie się tym nie zajmują, ale ona właśnie to bierze na warsztat. I postanawia się zająć tymi nieciekawymi już w tej chwili, w tym momencie, promieniami właśnie związanymi z uranem. I znowu, to są kwestie miesięcy. Bo ona chyba broni dyplom w grudniu 97, a już na wiosnę 98 publikuje pierwsze prace na temat tych, jak mówię, już troszeczkę takich odsuniętych na bok promieni uranowych i stosuje
po pierwszej metodę inną, już nie klisza fotograficzna, która jest niezbyt dokładna, tylko odpowiednie urządzenie, bardziej precyzyjne, a poza tym stawia pytanie, jak różne substancje, jak różne mają własności z punktu widzenia tego promieniowania, czy tylko uran i tak dalej. Wobec tego bada różne, najróżniejsze materiały. I to jest wiosna 97 roku, przepraszam, 98 roku, kiedy ona już publikuje pierwszą pracę podsumowującą te wyniki. I to wydaje się być na tyle ciekawe, że jej mąż Piotr Curie się dołącza do niej, czyli zarówno podjęcie tej tematyki, jak i zastosowanie tych dwóch elementów, które do tej pory w takim stopniu nie były wykorzystywane w badaniach, to jest na pewno nowatorstwo. Ale takie bym powiedziała, takie jednocześnie hipoteza taka szersza, a z drugiej strony taki konkret. Jednak cały czas ta hartowana stal mi chodzi po głowie, że dyplom ona robiła z tego właśnie. I co się okazuje? I okazuje się, że można wyodrębnić w różnych substancjach, że substancje właśnie niekoniecznie mają to promieniowanie, to takie uranowe, ono się nie wzmacnia w zależności od tego, ile mam tego uranu. Znaczy, jak mam więcej uranu, to ono jest mocniejsze. Taki związek nie jest taki prosty. I okazuje się, że to pozwala im w lecie tego roku, czyli w lipcu, a potem w grudniu, odkryć substancje, najpierw polon, a potem rad, które miały też te własności, że wysyłały tego typu promieniowanie, tylko znacznie mocniejsze niż uran. W ten sposób właśnie ta cała historia się odbywa. No i wobec tego w tym momencie ludzie zaczęli się przyglądać z powrotem temu promieniowaniu. Te wszystkie takie różne jakieś poboczne hipotezy, jakieś kompletnie, naprawdę zupełnie błędne, zostały odsunięte na bok. Oczywiście cały czas jest zainteresowanie promieniowaniami rentgenowskimi, do dzisiaj zresztą korzystamy z nich. Natomiast tu pojawia się taka nowy typ, prawda, promieniowanie związane jakoś z ciężkimi substancjami. No ale ta idea, która początkowo pozwalała też stawiać pewne hipotezy, skąd właściwie się bierze energia na to, żeby coś wypromieniować, prawda, to skąd to się bierze? No to pytanie, przy tej fluorescencji to był właśnie ten pomysł, że jest absorbowane ze słońca, prawda, energia i potem jest emitowana w takiej czy innej formie. No ale tu wydaje się, to nie ma z czego być brane, więc ale muszę powiedzieć, że to też jest bardzo interesujące i dowiedziałam się właśnie niedawno, że tu też koncepcja była taka, tak, po pierwsze była obserwacja, bo przepraszam jeszcze przy okazji tych badań, Maria Curie w samodzielnej też pracy stwierdziła, że nie tylko uran, ale również tor ma takie własności właśnie tego promieniowania typu uranowego. I teraz chodzi o to, że ta energia skąd miałaby się brać? Jaka koncepcja jest badana? Że być może, ponieważ na ogół to promieniowanie związane z ciężkimi pierwiastkami, że może z energii wszechświata. Że być może te ciężkie pierwiastki mają jakąś własność absorbowania energii wszechświata i potem emitowania w postaci tych promieni. No muszę powiedzieć, fantastyczna hipoteza. Maria Curie ją też rozważała. No ale jednak dalsze badania wskazały, że to jednak jest samoistne, że to jest samo z siebie. Dlatego potem to nazwa, którą zresztą Maria Curie też prowadziła, promieniotwórczość, to jest właśnie to, że to jest samoistne. To nie jest, że tak powiem, odbicie jakiegoś innego zjawiska. I potem bazo też szybko przychodzi Rutherford ze swoimi badaniami, już w zakresie właśnie tych uranowych promieni. I w polu magnetycznym precyzyjne pomiary pozwalają wydzielić w tym promieniowaniu promieniowanie alfa, promieniowanie beta i promieniowanie gamma. O alfa i beta od razu widać, chociaż w różnym zakresie, że na pewno są to jakieś obiekty naładowane, ponieważ to promieniowanie odchyla się w polu magnetycznym.
Szybko się okazuje, że promowanie beta to jest właściwie nic innego niż to promowanie katodowe i tak naprawdę to chodzi o elektrony. Alfa okazało się być też naładowaną cząstką, cięższą znacznie. To są jądra helu. W każdym razie to jest w ramach tych promieniowania, które badała Maria. Oczywiście ona akurat tego nie ustaliła, ale to jest jeszcze tuż przed nowym wiekiem. Przychodzi rok 1900. Badane są, ale już nie przez nią, ale to rzeczywiście w ramach już wielkiego zainteresowania tą tematyką. Jakie są własności promienia alfa i beta? I właśnie badany był zarówno przez Rutherforda, jak i Becquerel wrócił do badań. Stosunek ładunku elektrycznego do masy, no bo to są dwa naładowane. Foton promienia gamma to po prostu jest bardzo energetyczne. Fragment bardzo dużej częstości energii, fragment widma elektromagnetycznego, więc to jest powiedzmy neutralne, ale alfa i beta naładowane. I prawdę powiedziawszy, Nagroda Nobla 1902 rok, już. To jest w tym krótkim okresie od właściwie zera do konkretnych faktów. I teraz bardzo krótko. Promieniowanie beta. No to jedno z tych promieniowań. No tylko elektrony. Właściwie już znowu można powiedzieć, wszystko wiemy. Ale jak się przyjrzeć dokładnie, jak wygląda to promieniowanie beta, przekształcanie jądr, właściwie to całe promieniowanie uranowe, które się nazywało, w odróżnieniu od tych wszystkich innych, to nic innego jak promieniowanie związane z jądrami, z przekształcaniem jądr atomowych. I promieniowanie beta dość szybko, na początku wieku 1911-13, badał bardzo szczegółowo Jan Danysz. To był asystent Marii Curie. On zresztą zbudował jakieś pierwsze urządzenie, które badało bardzo dokładnie ten rozpad beta. Co to jest ten rozpad beta? No więc jądro przechodzi do innego, przekształca się w inne jądro, a wysyła elektron. No więc sądzono, że z badania rozkładu energii takiego elektronu emitowanego, będzie można się czegoś dowiedzieć więcej oczywiście o tym całym procesie, ale przede wszystkim uważano, że z jednego jądra powstaje elektron i mamy tak zwane jądro odrzutu i że to jest proces tak naprawdę prowadzący do dwóch ciał w stanie końcowym, czyli tego nowego jądra i elektronu i bez tego wszystko właśnie powinniśmy łatwo móc wyliczyć z prawa zachowania energii pędu. No ale okazało się, że elektron ma zmienną energię, że to nie jest jakaś jedna określona, bo gdyby to się rozpadało tylko na te dwa ciała, byłaby jedna określona energia. Okazało się, że całe spektrum. Właśnie w szczególności pan Danysz to badał. Badali też inni. I nie można było zrozumieć, dlaczego tak jest. Bohr, który był jednym z twórców w ogóle koncepcji atomu, która w tym czasie zresztą też się tworzyła, uważał, że być może prawo zachowania energii pędu nie jest prawdziwe. A istotne okazało się kompletnie szalone podejście fizyka niemieckiego, Pauliego, z tym, że jesteśmy w latach 30., jeśli chodzi o tę koncepcję. Zrozumienie tego przyszło tak późno, prawda? Obserwacja od początku wieku, bardzo szczegółowy pomiar tam 11, 14 i tak dalej. W roku 30 Pauli mówi, tam chyba coś musiało jeszcze powstawać w tym rozpadzie beta, bo dwie cząstki miałyby zupełnie, rozkład energii byłby inny, ale to coś jest takie, że tak, ani go nie widzimy, ani nie jest naładowane. Minimalnie modyfikuje różne tam relacje pomiędzy parametrami, więc może ono ma masę znikomą zupełnie. I to coś. To była cząstka odkryta 20 lat później, na razie jest tylko hipoteza. Nosi ona nazwę neutrino, od tego, że jest neutralna i malutka. I ten proces beta, rozpadu beta, łącznie z tym kompletnie szalonym pomysłem, że tam się rodzi coś, czego nie widzimy,
Pauli mówił, napisał w swoich notatkach, że dzisiaj zrobiłem rzecz najgorszą z możliwych. Wprowadziłem do opisu cząstkę, której nigdy nie można będzie odkryć, no bo właśnie ona nie dawała żadnych śladów bezpośrednich. Do dzisiejszego dnia z neutrinami są kłopoty, bo ich dobrze nie widać, ale my je wyznaczamy, ich własności, poprzez właśnie korzystanie z zasady zachowania energii pędu. I można powiedzieć tak, poprzez, bym powiedziała, być może to wszystko by zostało odkryte w którymś momencie. To, że Maria Curie wybrała właśnie to promieniowanie uranowe, które naprawdę już w tym momencie, ono nie było traktowane poważnie, ono nie było przedmiotem badań. Zastosowała nowatorskie metody, wyciągnęła właściwe wnioski. To było tak jasne, zresztą ja muszę powiedzieć, ja czytałam jedno i na studia w ogóle, korzystałam z jednej z książek napisanych przez Marię Curie. Precyzja, proste, jasne zdania. Więc myślę, że to wszystko spowodowało, że rzeczywiście ludzie poszli za nią. A dzisiaj ten rozpad beta, który w 30 latach zupełnie w nowym jeszcze kierunku rozwinął, w szczególności naszą dziedzinę. To znaczy dzisiaj uważamy, że dotarliśmy do takiego najbardziej podstawowego opisu zarówno sił działających, jak i cząstek, że jest to działanie grawitacyjne. Wszyscy doznajemy go. Elektromagnetyczne, wszyscy znamy. Jądrowe, które łączy protony, neutrony w jądra. I właśnie to oddziaływanie, które nosi oddziaływania słabego, związane z tym rozpadem beta. Na końcu już, żeby to skrócić, to chcę powiedzieć, że na końcu rozważań nad opisem rozpadu beta pojawia się cząstka Higgsa, odkryta kilka lat temu. Do teoretycznego opisu ścisłego tego rozpadu potrzeba tyle lat i tych nowych pomysłów, ale naprawdę to się zaczęło wtedy, od tego promieniowania uranowego. Tak jak pani mnie pyta, jak ja widzę, w szczególności na przykład, jeśli chodzi o naszą dziedzinę, znaczy, może inaczej bym powiedziała. Znaczy, doprowadziłam do modelu standardowego i cząstki Higgsa, ale chcę powiedzieć tak. Początek fizyki jądrowej. Maria Curie-Skłodowska. Na pewno elementy chemii, prawda? To nie ulega wątpliwości, że są te dwie nagrody, to właśnie i fizyka, i chemia. Zastosowania. Jak szybko zobaczyła zarówno moc promieniowania rentgenowskiego, przecież pomagała w czasie wojny, prawda, żołnierzom, prześwietlając i diagnozując uszkodzenia, które się nabawiali oczywiście na polu walki, ale również zastosowanie promieniowania, jeśli chodzi o medycynę. Kiedy i jak ona się zorientowała, ja tego nie wiem, że ta cała dziedzina może mieć takie nieprawdopodobne zastosowanie, jeśli chodzi o w szczególności, prawda, choroby nowotworowe, jak szybko potrafiła to wcielić w życie, zarówno w Paryżu, jak i oczywiście w Warszawie, to jest coś niesłychanego. Naprawdę, to te wszystkie dziedziny, ale ja bym chciała powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Można powiedzieć, w Europie, odkąd mamy pewną wspólnotę, zarówno jeśli chodzi o zagadnienia polityczne, gospodarcze, ale również chodzi o naukę, są programy europejskie, które noszą nazwę Maria Curie-Skłodowska. Czyli Maria Curie to są programy, które pozwalają młodym ludziom wyjeżdżać do ośrodków naukowych i uczyć się w jednym ośrodku, a następnie wracając do własnego kraju, prawda, przynosić nowe idee. To jest największy
niesłychanie popularny projekt, który dzisiaj wykorzystuje znowu to doświadczenie. Ona pojechała po naukę. Wyjechała z Polski, bo sama nie mogła studiować w Polsce. Nie mogła studiować w Polsce, nawet potem, jak już miała swoje osiągnięcie, nie mogła być zatrudniona w Polsce. Także jeszcze gorzej. Ale chodzi o to, że dzisiaj to jest projekt jakby tropami Marii. Znowu, nie udało mi się ustalić, kto wpadł na ten pomysł, żeby projekt, który pozwala młodzieży akademickiej na wymianę, ale również młodym pracownikom naukowym, na wymianę pomiędzy różnymi ośrodkami, kto wpadł na ten pomysł, żeby związać to z jej nazwiskiem, tego nie wiem, ale tak jest. No, idea piękna. Czyli tak reasumując, można powiedzieć, że jej dokonania mają chociażby wpływ na medycynę. Ogromny. Na leczenie nowotworów, prawda? No jak wiemy, prawda? Tak. Ludzie mówią naświetlania, tak, prawda? Tak, naświetlania. To jest właśnie substancjami, które mają określonego typu promieniowanie. Trzeba tylko dobrze zdiagnozować, w którym miejscu to zastosować. I te jej badania pozwoliły tak naprawdę odkryć nowy typ oddziaływań, do którego opisu precyzyjnego na koniec lat, po wielu latach, 60., ale zeszłego wieku, zastosowano pewien mechanizm, który przewidywał, oprócz tego, że opisywał właściwie ten rozpad beta, opisywał również, znaczy wymagał jakby pojawienia się nowego obiektu. I to ma cząstka Higgsa. Tak. Pomysł na opis tych oddziaływań właśnie tych związanych z rozpadem beta, czyli oddziaływań słabych, to jest to lata 60., 64 rok właściwie, kilka prac zeszłego wieku. Brut, Engler, Higgs i inni, ale w 2012 dopiero tę cząstkę zaobserwowano, więc dopiero się to jakby to domknęło. No ja muszę powiedzieć, widzę taką linię, ale oczywiście to jest kwestia rozwoju i kto wie, jak daleko nas jeszcze to doprowadzi. Czyli można powiedzieć, że tamte odkrycia poprzez różne połączenia z innymi odkryciami w wyniku wielu różnych badań lat mogą jeszcze coś przynieść nowego. Tak, no rozwój nauki polega na tym, że na różnych etapach pojawiają się nowe pomysły, nowe idee, nowe odkrycia i ten gmach się buduje, prawda? On cały czas rozszerza się. Najważniejsze jest, żeby to cały czas budować na czymś pewnym, dlatego takie nietrafione czy też błędne różne spekulacje, one odpadają, pierw czy później. I ten gmach się wznosi na końcu. Oczywiście mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze więcej, ale interesowało mnie to, że w tych wczesnych bardzo pracach pojawiały się te efekty grawitacji i wielkiego wszechświata jako, jako też jeden z elementów opisu. To dla mnie było interesujące. Maria Skłodowska nie żyła długo, niestety. Niestety. Być może gdyby żyła dłużej, zresztą jej badania ją zabiły tak właściwie. Gdyby żyła dłużej, być może odkryłaby jeszcze... Więc też czytałam dzisiaj jeszcze, że Röntgen miał poparzone ręce. Becker miał kłopoty, bo nosił fiolkę z materiałami przy sercu. Tak, w koszuli, w kieszeni. No, to jest ta druga strona. No, nigdy przedtem nie pojawiały się substancje, które miały tego typu własności, prawda? Więc w trakcie badania tych własności trudno się było przed nimi bronić, bo jeszcze nie było wiadomo dokładnie przed czym. Ale dziś wiemy. Dziś wiemy. Także dzięki nim właśnie. A oni poświęcili swoje życie dla tej nauki. Bardzo Pani dziękuję. To była bardzo interesująca rozmowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.